Właśnie u tej fundacji zakupiłem tą koszulkę, bądź moim głosem. I od tego się to zaczęło. Zaczęło się, że poszukiwałem, jak jeszcze można coś zrobić, co powinienem jeszcze zrobić, aby być głosem tych nienarodzonych. 29 września, to jest niedziela, w Zielonej Górze odbędzie się po wielu latach przerwy marsz w obronie życia nienarodzonych. I co dalej? Pójdę, nie pójdę, jakie będę miał plany, czy będzie mi pasowało? Nie, absolutnie nie możemy mieć takiego podejścia. To jest zbyt ważna sprawa. To jest, tutaj chodzi o ratowanie życia nienarodzonych. Dzieci, które nie są w stanie same wykrzyczeć pomocy, ratunku, chcą mnie zabić. Stajemy po stronie dzieci, które nie są w stanie powiedzieć: mamo, tato, pozwól mi się urodzić. To my jesteśmy ich głosem. To my musimy stanąć po ich stronie. Dlatego bardzo Ciebie proszę, ustaw wszystko na jeden tor. Tego dnia, 29 września, będę głosem nienarodzonych. Będę tam, bo jest to bardzo ważne dla mnie, ale też jest bardzo ważne dla tych dzieci, które nie są w stanie bronić siebie same. Nikt poza nami nie będzie bronił ani tych dzieci, ani rodziny. Kształtu rodziny tak, jak powinno wyglądać według prawa, według Pisma Świętego. Dlatego proszę Cię, bądź razem ze mną głosem nienarodzonych.